Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No zobaczymy partię prostą, lekką, łatwą i przyjemną. Budujemy domek. No teraz nie zagramy C4, nie musimy. Budujemy domek i przeciwnik robi pierwszy błąd. Błąd jest poważny. Oczywiście po tym będzie nie wygrywamy takich błędów, musi zrobić 3. Chce zagrać E5. My mu nie pozwalamy i blokujemy konisia. Koniś nie powinien stawać przed pionem C. Proszę sobie zapisać. Kolejna niedokładność muruje gońca. Kiedy przeciwnik gra źle, tak jak holenderską, nie należy mu przeszkadzać. Tu białymi grał szachista Karpow grał. Szachista Fischer Robert Junior, nie, Robert J, nie Junior. No, kończymy rozwój. Tu przeciwnik robi dobre ruchy. Tu jest, i teraz uwaga, trzeba coś zrobić z tym konikiem. My konika nie postawimy na C3 przed piona. Gdy mamy fianket, to gramy na przedłużenie gońca. Przedłużenie gońca to czyszczenie pionów z tej dużej diagonali. Gramy C4. Zbił. My się nie boimy, bo możemy odgrać skoczek E5, a bardzo często hetman A4 prawie zawsze odbija piona. Roszada. Obijemy. I widzimy, goniec strzela tiu, tiu, tiu. Te kółka pokazują pionki, których nie ma. Czyli białe nie mają pionka C, a czarne nie mają pionka D. Maleńki plusik dla białych, bo pion D jest bardziej centralny od pionka C. Goniec D7. Widzimy, że goniec stanął źle i hetman nie ma dla siebie pola. W takich sytuacjach nie forsujemy, tylko dążymy do poprawienia figur. Hetman B8. Posunięcie bezpłciowe. Nie wiadomo, czy hetman stoi tam lepiej, czy gorzej. Nawet chyba gorzej stoi. Stawiamy piona do centrum. Mamy już sporą przewagę, ale wygranej jeszcze nie ma. A6. Kolejne posunięcie z gry środkowej. A my podciągamy. Strzelamy rentgenami na punkt C7. Na pion. Jeszcze wieżą poprawimy za chwilę. B5. Można było hetmanem odejść na E2 od razu, a można sprowokować skoczka. Kolejny błąd. Hetman na linii E stoi najlepiej, bo są dwa pionki. Zasłania, które zasłaniają go przed potencjalnym atakiem wieży z E8. Nie rozumiemy tego posunięcia. Te kółeczka pokazują, że chcemy tu ustawić wieżę. Zanim zagramy pierwszą wieżą, musimy ustalić, gdzie pójdą obie wieże. No wychodzi nam, że na C1 i D1 wieże powinny pójść. Ponieważ hetman jest na C8, zaczynamy od wieży z C. I wieża patrzy tu rentgenem na hetmana, jeszcze tu poprawię. Przeciwnik robi samobuja. Pion zasłaniał hetmana, a tutaj bardzo chce tego hetmana odsłonić. No to jeszcze mu dajemy szansę zrobić błąd. Podciągamy drugą wieżę. A goniec i strzela i tam. Struktura pionów jest symetryczna, ale białe stoją lepiej. Skoczek na B4 stoi na aucie, goniec C8, D7 pasywny. Wieże nie grają, wieża jest tu pod działaniem gońca i czuje się fatalnie. Teraz na hetman E8. Niezłe było atakę. I uderzenie E5. I mamy pierwszeństwo bicia. Pionek bije figury i chce zbić tam. Jak goniec bije, to bijemy. A jak goniec ucieknie, to bijemy. Jak goniec ucieknie, to tego bijemy. I zostajemy z figurą więcej. A przeciwnik zagrał wieża A7, co jest jeszcze gorsze. Tu widzimy, że ta wieża rentgenem patrzy na hetmana. Robimy tak zwana, to jest bateria, atak z odsłony. Hop, na wieżę koniś napadł.
Wieża napadła na hetmana. Po biciu byśmy wzięli hetmana, a po hetman B7 mogliśmy od razu wziąć jakostkę i wpaść wieżą na C7. I trudno jest gońca obronić, to jest podwójne uderzenie. Wieża napada na dwóch. Można od razu zagrać wieżą na C7. Można różnie, ale najprościej. I goniec nie bardzo ma gdzie uciec. Ten też nie bardzo ma gdzie ruch. Nie ma jakości pionka więcej. Czarne się załamały i podziękowały za lekcję szachu, którą dostały. A my sobie powtórzymy lekcję jeszcze raz. Proszę. Budujemy domek. Nie mamy ruchu C4, to na razie gramy G3. I teraz uderzamy w centrum ruchem D4. Nie puszczamy pionka na E5, skoczek stoi źle. Goniec zamurowany i my najpierw idziemy pionkiem, a potem postawimy skoczkę. No, pionka zawsze odbijamy. I przeciwnik tupta w miejscu, a my poprawiamy pozycję. Pociągnęliśmy gońca, co hetmana cofnęliśmy. Dalej tupta w miejscu, podciągamy wieżę i się sam truje. Jak widać, wystarczy wzmacniać pozycję, a pozycja wygra się sama. No i mała konsumpcja na koniec. Dziękuję ślicznie za uwagę.